Witam was bardzo serdecznie, moi kochani, w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym teleturnieju. Ja jestem prowadzącym, moje imię Mateusz, nazwisko Trąbka, a z nami oczywiście Karol Biśniewski. To ja witam serdecznie. Kasia Bożek. Dzień dobry. Mateusz Krzyżanowski. Siemanko. Oraz Marta Błok. Hej. I proszę państwa, prowadzący są ubrani elegancko. Ja jestem ubrany troszkę plażowo, bo chcę też pokazać piękny łańcuszek, jaki mamy na swojej klacie. A zwisa na szyi. Na piersi. Jest to łańcuszek fajnej ekipy. Kosztuje troszkę więcej, Ale jest złoty, więc... 14-karatowy. Tak. I tutaj mamy znawcę. Troszeczkę wie. Kopie, wyławia złoto w RPA. Proszę państwa, dzisiaj mamy 4 uczestników i mamy dużo pytań. Mamy też guziki, ponieważ co jakiś czas będzie runda, w której kto pierwszy kliknie, ten odpowiada na dane pytanie. Wygrałem! Każdy guzik ma inny dźwięk, też się podświetla. Ja będę bardzo skupiony, więc będę wiedział, kto pierwszy kliknął na pewno. A jak nie, to puścimy widzą powtórkę. Tak jest. Dzisiejszym partnerem, jak i również sponsorem nagród odcinka w tym turnieju jest firma Oppo. Oczywiście główną nagrodą w dzisiejszym odcinku będzie nowiuteńki flagowy telefon Oppo Reno 4 Pro. Brawo! Mam jeden w ręce, właśnie z niego będę czytał pytania naszym uczestnikom, a wam teraz pokażę, co potrafi robić ten telefon. Musimy rozstrzygnąć, kto zaczyna. Każdy uczestnik po udzieleniu poprawnej odpowiedzi otrzyma jeden punkt i może wskazać jedną osobę lub wziąć pytanie na siebie. Macie po 3 szanse. Kto pierwszy odpadnie, no to po prostu dostaje też nagrodę oczywiście. Pocieszenia tak zwaną, bo mamy też bonusy w dzisiejszym teleturnieju. Oppo przygotowało dla nas też niemałe, że tak powiem, akcesoria. Bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Także z dzisiejszego odcinka na pewno wszyscy wyjdą wygrani. Więcej lub mniej, zobaczymy. W takim razie pierwsze pytanie. Jakie auto wynajął Trąbka? Już myślałam, że on ci kliknął, on nie mógł kliknąć. Zaczął tak bić. Nie dokończyłem pytania. Jeżeli źle odpowiem na pytanie, to nie możesz brać udziału i reszta trójka, ja dokańczam i wtedy to pierwszy. Żółte Ferrari. O skurde. Michael, jesteś przy jeden punkt. Pytania są z sezonu drugiego ekipy, z całego sezonu drugiego, od początku do teraz. Jakie auto wynajął Trąbka dla Wojaszka na 24 godziny? Zgadza się, nie musieliście podawać modelu. Ja myślałem, że to, które rozwalił, żeby no, ja rozwalił. Ale skurczybyk mały bzdąc. Będzie kilka pytań, których po prostu Michael będzie wybierał, tudzież będzie sam odpowiadał. A ja. Ile razy domownicy losowali pokoje w pierwszym domu w LA? 3. Dobrze, Michael.
Drugi punkt. W międzyczasie, kochani, nie wiem, czy to było powiedziane, ale właśnie te naszyjniki są na sklepie ekipy. W sumie tego nie powiedzieliśmy. Powiedziałeś, że masz. No nie powiedziałem, no. Nie powiedzieliśmy. Skąd? Tak. Wy też możecie taki mieć. Złoty albo srebrny, który jest dużo tańszy, wiadomo, z wiadomych przyczyn, ale złoty jest faktycznie złoty. To nie jest pozłacany, to jest byczku złote. Złoto, ice. Moty. Michael, dwa punkty na twoim koncie. Super. I teraz ty wybierasz osobę lub bierzesz pytanie na siebie. Biorę pytanie na siebie. Dobrze. W takim razie, Krzysiu, losuj pytanko. 27. Ile kosztowało Krzyka wykupienie jedzenia na stacji paliw? Można pomylić się o 30 zł. Całość kosztowała jakieś 660 zł. Niestety, Michael, ale... Ile? 247. Poważnie? 3,69. Paliwo się liczy. A na jednej fakturze pokazywałeś, co nie? Okłamałeś mnie. Dobrze, Michael, chciałeś być łasny na punkty. Krzysiu, wylosuj pytanie. 9. Jakie zwierzątko chciałaby zaadoptować? Ja cię, Marta. Nie, no. A tiki swój? Chyba była Kasia. Kasia była? Nie, no. Ja cię sprawdzić. Dobrze, proszę państwa. Ja bym sprawdziła. Powtórka? Co było? Pamiętam. Kasia. Ja? Kasia? Ja myślałem właśnie. Ale on był też bliżej nas, nie? Niby tak. Jaka jest odpowiedź na pytanie? Niestety była. Odpowiedź jest trochę. Nice! Ale uwaga! Pytanie nie dotyczyło Marty, tylko Kasia. Nie? Tak. No ja też chciałam zrobić. Bo Kasia, jak mieszkali na męczą, bo ja sam bardzo chodzę. Ale liczyłem na to, że to pytanie dotyczyło Marcysi, no. Będzie psa. Na siebie czy na kogoś? Ja pierwsze na siebie. Dobrze, Kasia. Z jednym punktem na swoim koncie bierze pytanie na siebie. Krzysiu? 35. O, źle to brzmiało. 3, groźnie, 5, nie? 5, równa się 8. Dobrze, Kasiu. Jaką papugę posiada Logan Paul? Kurde, mój wujek miał tą papugę szarą, jak to się nazywa. Dam ta ara, ale nie jestem. Proszę państwa, Kasiu, papugę Żako. Żako, no tak. O jezu, nigdy się nie zda. Dobrze, no, Kasiu, niestety źle odpowiedziałaś, ale masz jeden punkt na swoim koncie i straciłaś jedną szansę. Tak. Yes. To oznacza, że teraz Krzysiu, rozumie pytanie? 34. 34, czyli bardzo bliziutko. Dlaczego Weronika nie dostała się do chóru licealnego? Co za pytanie? No właśnie. Ponieważ była o tym mowa na odcinkach. Tak? Tak. To drugi. Dobra. Nie pamięta. Karolku, masz coś do powiedzenia? Weronika nie dostała się do chóru licealnego. Tak. Dlatego, że... nie przyszła na zajęcia. Nie wiem. Karol, odpowiedź na to pytanie jest błędna. Weronika nie dostała się do chórku, ponieważ zaśpiewa jedynie w lazu kotek na płotek i mruga, resztę lekcji nie pamiętała i jej nie przyjęli. Okay. Karol, dwie szanse i niestety 0 punktów, ale tutaj jak na razie nikt nie jest na wyraźnym prowadzeniu. Michael był 2-1 punktem tylko i wyłącznie nad Kasią. W takim razie Krzysiu, losujemy dalej. 7. Ile koszulek z nadrukiem na plecach powstało od powrotu z USA? Z nadrukiem na plecach było niewiele. Na pewno była jedna. Była ta koszulka, która wyszła niedawno. Co za przeciąganie. Pytanie, czy były inne koszulki. Czas. Kurde, trochę mi się czas leci, nie przypomina. Zwykle te koszulki trafiały do mnie. Zastanawiam się, czy któreś do mnie nie trafiały i były tam nadruk na plecy. A o ile się mogę pomylić? No nie. Możesz pomylić się o jedną koszulkę. To dwie. Cztery. Powstała też... Mixera jeszcze była. Karol, niestety, ale... cztery koszulki, to była poprawna odpowiedź. A jakie było pytanie jeszcze raz? Ile koszulek z nadrukiem na plecach powstało od powrotu z USA? Karol, masz tylko jedną szansę na swoim koncie. Zostawmy pytanie. Kto na odcinku trąby najszybciej ułożył klocki Lego i wygrał 200 dolców? Ja nie wiem. Gdzie on był? W domu ekipy? Nie, to było w Stanach. 200 dolarów wygrał. Kurde, nie pamiętam. To było w Stanach i brał się udział trąba, Krzysiu. Doral po 4,50 wtedy chodził. Krzychu. Mucic! To odpowiedź jest trafna. Cholera jasna! Dobrze. Dobra, Marta jeden punkt na swoim koncie. Marta, kogo... nie. Kogo wybierasz na następnej odpowiedzi? Mogę siebie. Dobrze, w takim razie Marta wybiera siebie. 44. Jakiej rasy są żółwie Majka? Ja wiem. Ja też wiem, to mogę jako kolejne. To jest żółw. Wiem. Czekajcie. Kurde, nie wiem. Czekaj, czy to pasuje?
No, według mnie już troszeczkę naciągasz. Jedne cię przychodzi do głowy to tygrysi, a, ale nie wiem, prawie. No, też chodzi o dzikiego kota, jednakże o lamparta, a nie o tygrysa. Dwie szanse i jeden punkt. 23. Którzy domownicy nagrali film Swój typowy dzień? Dupno. Jest ich trzech. Ja, Marta, Weronika i Krzysiu. Jest ich trzech. Jest ich trzech. Cała trójka. Majka, zadam ci jedno pytanie. Czy ty nagrywałeś na swój kanał Mój typowy dzień? No właśnie, mój typowy chyba dzień to nie było, ale coś w ten content, co nie? I teraz mam zagwozdkę i będę musiał to przemyśleć, bo Michael powiedział najpierw liczbę 3 i to się zgadza. Jednakże wymienił też siebie, czyli wymienił 4 osoby. Bo mu chodziło o mojego człowieka. Odpowiedź jest, że 3 osoby i teraz... Powiedziałem 3. Powiedziałeś 4. Powiedziałeś 3, ale wymieniłeś 4. Bo to się pomyliłem. Pytanie było, którzy domownicy? Więc musieliśmy wymienić domowników, a wymieniłeś 4. Pomyliłem się, niestety. Niestety, Michael, ale zasady ten turniej są jasne. Dobrze, okej. Więc nie mogę przydać ci punktu? Wciąż prowadzisz. Jesteś na prowadzeniu. Ile masz punktów, Michael? 2. Ale mam jedno życie. Karol też ma jedno życie. Pamiętajcie, że jeżeli wszyscy odpadną, to równie dobrze możecie mieć nawet 0 punktów, a i tak wygracie, no bo zostaniecie ostatnimi na pracy boju. Tak, rzeczywiście. A co, punkty się nie liczą? No jak wszyscy odpadną. No liczą się, no ale jak masz 10 odpadnieś pierwszy, to co to mi się k***** Numer 1. Ile pieniędzy wygrała Weronika za rzut woreczkiem do tego? Chyba Karol był przede mną. Kurde, jestem... Nie, ale nie zadzwonił. Nie zadzwonił. To jestem sędzią do cholery jasnej. Bo nie biegła pierwsza. Proszę Państwa, mamy teraz przerwę techniczną, ponieważ sprawdzamy, kto nacisnął pierwszy. I jako, że guziki mogą mieć lekkie opóźnienie, dlatego że nie są to guziki wysokiej klasy, to jest biedny ten turniej, po prostu wydajemy dużo na nagrody, ale nie dbamy tak o guziki. Są fajne, ale czasami są za wolne. Marta! Marta! Marta? O kurde! Kurde! Moja odpowiedź to 5000 zł. No, za woreczki. 5 było? Za woreczek. Co? Ja bym przez... Dobrze! Ma 2 życia. Dobrze, dobrze, Murcik, 500 zł. Jasne. Chciałem strolować. No dobrze, że nie wygrałam tutaj, nie byłam pierwsza. W takim razie, Marta, kogo wybierasz? Czy Marta będzie małym skubańcem i ukradnie komuś życie? No na Majkę. Oj. Dobrze! Jaką cenę zaproponował patec za usługę obcinania od garnka? Boże. Aha, wiem. Dobra. A to nawet ja nie wiem. Szczerze? Nie pamiętam. Nie wiem, o jaką sytuację chodzi. Teraz wiem chociaż, o jaką sytuację chodzi. Ale trudne pytanie chyba. W jakim okresie to było? Między 10 zł. To są stany. To są stany. Dobra. Raczej nie rzucił 8 tysięcy, nie? Możesz pomylić się o 5 dych. O 5 dych, dobra, to daję 10 zł. Czemu? Nie mam pojęcia. Czemu dać im 1000? Ja mam 15 dolarów. Ja mam 200 zł. Proszę 500. Państwa, śmiejecie się z kolegi, a kolega właśnie ma punkt. Serio? Ale jak mogłeś się pomylić o 5 dych, to trzeba dać 50 albo... Ale ja myślałem, pamiętam to, że to było albo 10 koła, albo 10 zł, więc... Nie, to były dwie dyszki. Wiedzyszki? Wiedzyszki? Tak. Tam była taka scenka, że obcinał Karolowi garnka w łazience w Stanach i coś tam powiedział. No to mi. Dobrze, Majkę, odpowiedziałeś na pytanie, więc wybierasz teraz osobę. Myślałam, że na Martę da. Kasia! Ja? Nie, Karolku, nie uciekaj! Krzysiu bierze łatwe. Kanie! Dobra, Krzysiu bierze łatwe. No to 20. Dzięki. Jakie jest ulubione przywitanie trąby? Trąby? Mogę powiedzieć... Nie. Nie wiem. No czekaj, no co mu przerywasz? Przeprowadzącemu? Co jest kurwa? Mogę powiedzieć, dokończyłbym to pytanie inaczej. Jakie jest ulubione przywitanie trąby na Instastory? O Jezu. Aha. Nie. W moim zdaniu. Teraz nagle łatwe się robi. O, to jest była mega duża podpowiedź. Ale przywitanie nie mówił się manko czy coś takiego. Ja wiedziałam. Chodzi o to, że to też jest zwrot taki trochę, a jak powiedziałem przywitanie, to mógłbym się powiedzieć, że na filmie jak się wita. A co powiedziałeś, Karol? A nie. Moi kochani, to jest poprawna. Powiedziałeś moi kochani? Moi kochani. Poprawna. Chcesz sobie zobaczyć powtórkę? Proszę bardzo. To teraz po prostu jakieś trudne? Na mini Majka. 16 to będzie przejebane. Ile powstało odcinków dotyczących lifehacków z TikToka? Można powiedzieć o jeden odcinek.
live haków w TikToku. Ale... Nie da się to obliczyć, pomyśl sobie. To jest młody. Dajmy ale... się skupić chwilę. Z naliczenia. Na naszych kanałach, na naszych kanałach. Dzięki, dzięki. Kolega w k***. Nie znam ich wina, zdziałałem. Nie wiem jakie są. Wierzę, że... 5. Myślę, że z 8 co najmniej. Marta dużo tego robi. Dlatego... Nie, lifehacków nie. Uwaga, proszę Państwa. Dlatego w pytaniu były lifehacki i zaznaczyłem bardzo lifehacki, ponieważ lifehacki tiktokowe powstały tylko w dwóch egzemplarzach. Na kanałach naszych uczestników. Dziękujemy panu za uczestnictwo. A nagroda podziękowania? Majka! Dzięki, Krzysiu! Majka, nie martw się! Majka, nie martw się! Są sławki bezprzewodowe Oppo, bardzo fajne. Oppo. Będzie naszym słuchać. Krzysiu, pytanie! 63. Ile kalorii miał zamówiony przez pateca burger w Las Vegas? Ty tylko ty możesz wiedzieć. Sobie. No, ale nie, boję się, mam jedno życie. Nie, ja mogę odpowiedzieć tylko na pytanie, które jest 100% nie. Ty dajesz? 10 tysięcy. Też bym tak powiedział, ale 20. Nie jestem pewien. O nie! 20 tysięcy? 20. Jezu, tyle burger miał? 20 tysięcy. Tam było 20 tych. 20 mięs było. I były sosy, były bułki. Tam było 20 tysięcy kalorii. No, 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 a mogłabym się pomylić o 10 tysięcy? Nie! Dobrze, jedno życie, jedno życie na koncie Marty zostało. Krzysiu? 40. Oho, to jest łatwe od Krzysia. No, jakimś zwierzątku. Ja już strzelam. Jak się nazywają koty od Kasi? Ja wiem. Ile? Uwaga, proszę Państwa. Ile wzrostu? Ile wzrostu ma minimaj? Ile wzrostu? No, nie, 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 nie. Ile wzrostu ma suchor? Można pomylić się o 5 cm. Chłopie. Kurde, mi się wydaje, że wiem, ale się boję. Dawaj, no dawaj. No ja. 2 metry i 8 cm. Oj, chyba za dużo. Za dużo? No. Jakbyś powiedziała 2 metry. Jakbyś powiedziała 2 metry. A ile ma? 2,1? 2,1. Nie! Jedno życie! Ale 2,8? Chłop! Jest! No wielkie ma stopę, ile on ma? Ja myślę, że to jest stopę pytanie. 50? No, 50, tak? Tak, coś takiego, ale... Udałam więcej niż normalnie. Jest wielki, no dobra. Dobrze, Krzysiu. 30. Jaki kolor wybrała Marta do wyzwania cały dzień jedzenia tylko w określonym kolorze? Pomarańczowy. Marta, czy jesteś pewna swojej odpowiedzi? Jestem pewna swojej odpowiedzi. Myślisz, że to była prawda odpowiedź? Tak, myślę. Że tak. Tak. To za zaskoczenie. Mam 3 punkty, tak? Marta teraz. No tak, mam 3 pytania, Marta na kolor. Solidarność Janiku, no Marta na kolor. Jakiś łatwy, Krzysiu. 21. Do kogo należało to zdanie? Ej, Karol, mogę podmuchać w twojego fleta? To? To jeszcze nie jest odpowiedź moja, ale wydaje mi się, że to powiedziała Marta. Ale to nie jest jeszcze moja odpowiedź. A nie! To powiedziała Kasia! Czekaj. Karol, się poważnie na pamiętam tą scenkę, pamiętam ją. Nie patrzyłem się. Tak, wydaje na Kasia. Dobrze. To byłam ja. Oj, muszę jeszcze raz, ale dobra, jak coś to możesz wykrzyknąć teraz. Luźno. Bo się ten, bo się mi... Może! No to odwdzięczenie Murdzix. Murdzix prowadzi punktacją, ale niestety ma jedną szansę. 10. No i trudne teraz. Z kim Marcysia nagrała odcinek makijaż bez użycia lusterek? Odpowiadasz? Zastanawiam się. Nie, idę sobie. Ona nagrała odcinek? Nie, to ja nagram. To nie świadczy dobrze. Nie podpowiadaj. Oczami nie podpowiadasz, widzę. No i co, Murcik? Czemu na mnie dawać, tak? Ja nagrałam taki odcinek ze mną i z Kasią. Daj na siebie. Nawet ja pamiętam ten film i pamiętam, bo siedziałem obok. No właśnie, i siedziałam tam ja i Kasia. Marta, jaka jest twoja odpowiedź? No ja i Kasia. Tak. No. No jest. No tak. I kto teraz? Kasia. No nie! Aj! Daj jakieś łatwe. O kocie. O kocie to 18. Krzysiu ma dostęp do pytań. Czego użył Karol do prania w odcinku Poznaj się chmurkę? Czego użył Karol? Do zmywarki kapsułki. Tak. Nie wiedziałam o co. Wiedziałam, że o chmurkę chodzi. No, wyglądały podobnie. No i tak wyszło, nie? Pamiętam, pamiętam. Kasia mi to pisał, tak się śmiałam, bo ja wtedy w domu byłam. Tak się śmiałam z tego. Ale to, że użyłem, to jest nic, bo ja je jeszcze kupiłem. Ja je sam kupiłem w sklepie, tak. Ja pojechałem do sklepu, kupiłem je, chciałem być fajny i zrobić pranie sobie i werce. I zrobiłem. Ale liczy się gest. Kasia? Na Martę. Nie zrobię to Marta. Nie zabiję. Ja będę zawsze dawać.
Marta ma 2? Marta ma 4. Marta ma 4. Marta 4. Trzeba Martę wyeliminować każdą. Ile Macek występowało na twoim urodzinowym torcie? O kurde. Oho. Ty to policzyłeś? Co najmniej jedna. Musik zaznaczył. 12. Nie, powiedział 8. 4. 4? Macki. Macki? No macki to takie wystające były 4. Myślałam, że więcej. No ja myślałam, że one cały tor. Ja myślałam, że one były 4. Złote. Były tak. O. Nie, były z tyłu i z przodu były takie 4 takie. O kurde. Marta, proszę bardzo. Pieniądze. Słuchaweczki i odrobina. Zastrzyk. Dziękuję bardzo. Zastrzyk pieniężny dla ciebie. Zabiłaś się. Gratulacje, mimo wszystko. Czuję się bardzo dobrze, bo prawie nie odpowiedziałem na żadne pytanie. Chyba... Nie, masz 2 punkty, masz tyle za Kasia. Nie odpowiedzieliście na tyle samo. No tak, ale tak mi słabo w sumie idzie i jestem już w półfinale. Daj o kocie w końcu. 46. Jakiego koloru jest autobus ekipy? Teraz powinno być takiego, że wiesz, autobus zmienił kolory, tylko ty k***o o tym wiesz. Różowy. Jest oczywiście szkolny bus, school bus, typowy amerykański, żółty kolor z czarnymi wstawkami. Tak, oczywiście. Dobra, poprawna odpowiedź. I teraz, Karol, na koleżankę. Nie chcesz zdobyć więcej punktów? Nie. Ja też bym nie chciała. Kasiu. Krzysiu. Dawaj dwójkę mi. Pytanie dla Kasi. To moje biedny numer. Trzy. Dwójka. Kto nagrał jako pierwszy chowany w nowym domu ekipy? Tutaj. O tu. Tym chodzi. Tak. Dobrze, chyba to byłeś ty, ale poczekaj, muszę sobie już... No trąba. Ty. Tak. No. Kurczę, takie łatwe było. Nie było żadnej cyfry, która, znaczy nie było żadnej liczby. 50 to ma, jest 50 ileś tam. Dawaj, 55. 55 dawaj. 55. 25. Na siebie dajesz, tak? Nie. Na ciebie. To wygrał w wielkim turnieju ekipy w kamień, papier, nożyce. Kurde, mam wrażenie, że Michael był tam wysoko i wydaje mi się, że to właśnie on wygrał. Cała beka w tym była taka, że właśnie to jest randomowe. I że Mike to wygrał, to było takie piękne. I tak mi się wydaje, ale poczekaj, daj mi się zastanowić. Kurde, to jest mój jedyny trop. Jakoś tak mi coś podpowiada, że to był Mike. Jest! Tak, właśnie to było piękne, że Mike miał trudniej w części tych zadań, na przykład wrzucanie do kosza, bo wiesz, jest niższy, a w kamień papier wygrał i to było zajebiste, że wygrał. Na koleżaneczkę oczywiście, bardzo proszę. Dobrze, Kasiu, niestety teraz ty. 59. O nie, taki poważny numer. Który domownik jako jedyny nie dostał pieniędzy za złapanie gluta w odcinku trąby? To już jest bardzo wnikliwa wiedza. Na pewno nie jestem ja. Kurde, no nie wiem, muszę strzelać. Wiem, że to Marta. Dobrze? Jest! Przepraszam, Marta. Myślałam, że tak, mogłaś go nie złapać. Co, że Marta nie umie łapać, no, tak? Proszę bardzo, na kolegę. Bardzo źle. Nie, nie. 31. Krzysiu, coś dobrego, proszę cię. Nie, no już trudne. Jakie aktywności zaplanowała Marta i Marcysia? W odcinku spędziłyśmy cały dzień po męsku. Podaj co najmniej 3 aktywności. Oglądałeś? Nie oglądałem. Oho. Na pewno jeździły szybkim samochodem. Nie, powiem ci od razu już, że dobrze. Już wiedział. Teraz to jest na pewno. A teraz zastanawiam się i to nie jest brane pod uwagę jako odpowiedź. Co ja bym wymyślił, jakbym był dziewczyną i robił dzień po męsku? Wymyśliłbym, żebym poszedł na pewno na siłownię, ale bardziej na taki, skoro to jest Marcysia, to ona na pewno zasugerowała Marcie, że pójdźmy się bić. Na przykład to mogłoby być. Co jeszcze, co jest męskie? Czy na przykład, nie wiem, mycie samochodu, to nie wiem, bez sensu w sumie chyba. Co bez sensu? To jest bardzo fajna przyjemność. Ale nie, no bo to jest chyba już związane... Nie no, w sumie, nie wiem, czy to może być jako osobna aktywność, czy nie. No to właśnie jakieś MMA, box, czy coś takiego, sztuki walki. Było? Nie. Mycie samochodu? Było. Mycie samochodu? Było mycie samochodu. Dobra, to trzymałeś już tego samochodu. Tik-tak, tik-tak! Jadły burgera! I są jedną szansę. Tak. Jest! Ja go wygrał! Jest! Trzy powiedział. Piwo. Mogłeś mieć piwo od razu. A MMA nie jest męskie? Ale nie było tego. Zagrywałyśmy tak, wiesz. Ale nie jest. Na szybko. Jeszcze klańsko, whisky. No, przepraszam. Numer do prowadzącego 8 czwórek i 1-0. Proszę Państwa, wciąż lecimy dalej, ja wciąż mamy dwie osoby. Karol dobrze odpowiedział, dało mu się. 5. Aha. Aha. Aha, z początku, tam najciekawsze pewnie. Najtrudniejsze, bo wtedy jest świeża głowa. Aha. A nie, w sumie łatwe są na początku. We are driving in a Tesla. We are cooking i... coś tam... Dokończ zdanie. A było in? We are driving in a Tesla. Dokończ zdanie. Dokończ wers. We are cooking like Magda Gessler. To jest moja odpowiedź.
Jeszcze raz, proszę. Jeszcze raz, bo nie słyszałem. We are cooking like... Czyli Magda, we are driving in a Tesla. We are cooking no to jest ta... like Magda Gessla. No. Kasiu, niestety. Nie? Ale... Co było in? Znaczy jakieś dziwne słowo tam było. Patec. Patec zarapował dokładnie tak. Yes. We are driving in a Tesla. I am cooking like Magda Gessla. Czyli nie było tam we are, tylko było... I am. Gratulacje. Gratulacje. Mieliśmy najmniej punktów, ale wygraliśmy w sumie, więc się cieszymy. Nie i no, tak. Ostatecznie macie dużo, nie? Macie najwięcej. No, no tak. No, dobrze, tak. Kasiu, proszę bardzo. I co? Nie wygrał! Ale wiem, że nie wygrał, ale mam wiedzę na ten temat. Smartwatch, słoweczki i drobny zastrzyk pieniędzy. Drobny zastrzyk pieniędzy. Ej, ogólnie. Jak to jest drobny? Dla naszego wygranego mamy nowy flagowy. Oczywiście telefon Oppo Reno 4 Pro. Nie trzeba, Mateusz. Mamy też. Nie, już nie dawaj mi, już Oppo, nie muszę. Oppo Watch. Nie wystarczy. A, mamy też słuchawki i drobny zastrzyk gotówki w postaci 2000 zł. Dziękuję, Mateusz. Nie ma problemu. Świetny teleturniej, pozdrawiam wszystkich fanów i na pewno część z tych rzeczy w jakiejś dalekiej przyszłości trafi do kogoś innego, bo ja też lubię robić ciekawe prezenty inne. Jak widzimy, Michael już słucha muzyki na słuchawkach. Ej, dobrze, super. Nie co? Zapraszam wszystkich i proszę Państwa. A z tego będę korzystał na 100%. Was zachęcam do obadania produktów Oppo, a szczególnie nowego telefonu Oppo Reno 4 Pro. I dziękuję wszystkim za oglądanie tego teleturnieju. Jestem prowadzący Mateusz Stropka i żegnam się z Wami. Trzymajcie się.